Cześć, moi drodzy, z tej strony i Witam w kolejnym odcinku z Gry Fortnite na moim kanale. Moi drodzy, jesteśmy świeżo co po aktualizacji 3.6, w której dodali nową broń o nazwie Czepiak. Jest to taki granat z taką przysawką do kibla, bądź też do odtykania z lewu. E, przyczep ten granat do dowolnej powierzchni lub dowolnego gracza. No, jestem mega ciekawy, jak to będzie się miało w praktyce, ale nie o tym jest ten odcinek. Odcinek mianowicie dotyczy zwrotu skinów. Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Fortnite wraz z aktualizacją 3.6 wprowadził zwracanie skinów z panelu. Klienta już nie musimy nigdzie pisać do Epic Games na stronie, na forum, czy gdziekolwiek było, żeby zwrócili nam skina. Czy jakieś tam inne były formy? Widziałem z zwracania skinów, ale się tym zbytnio nie interesowałem. Teraz bardzo prosto to wygląda. Wchodzimy po prostu w sklep, dajemy sobie historię zakupów w prawym dolnym rogu. I jak widzicie, ja mam tylko zakupione koły Sanko. Możemy zwrócić te koły Sanko i otrzymamy 500 V-bucksów z powrotem. Jak widać, w prawym dolnym rogu mamy pozostałe zwroty 3. I teraz nie wiem, moi drodzy czy te zwroty będą nam się resetowały co miesiąc, czy po prostu będziemy musieli jakoś je wykupić. Nie mam pojęcia, ale jeżeli ktoś kupił sobie skina i znudził się, teraz może sobie go zwrócić i zakupić innego. Po prostu fajna jest ta opcja, ponieważ nie musimy znowu wydawać pieniędzy na nowego skina, po prostu możemy stare sobie sprzedać i nowy kupić, jakiś epicki. Dobra, na przykład damy zwróć ten przedmiot i widzicie, może zwrócić tylko przedmioty kobione w ciągu 30 dni, czyli jest jakiś haczyk. No ale z jednej strony dobra opcja, bo możemy sobie tymi v -dolcami wydanymi obrazić, Wracać w ciągu 30 dni, ja sobie dam odrzuć, ponieważ koły Sanko mi się bardzo podoba. Sprawdźmy, co mamy teraz w sklepie. W sklepie mamy Wukongę, ja mam 800 V-bucksów. I gdybym zwrócił koły Sanko, to bym miał 1300. Za 1300 coś kupię. No nic, ale w sumie 300 sól jest, 300 sól też jest spoko. Także moi drodzy, to było na tyle z nowości z Fortnite'a. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę, wbijajcie także na live o godzinie 18 z Fortnite'a. A my widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!